odwaliło się coś na autostradzie, byki na dziesiątce. O, jany. Wypadek, kurde. Das BB Radio Wetter wird präsentiert vom Ritterfest auf Schloss Diedersdorf. Das BB Radio Wetter für ganz... Nie, oni se tu kabel kładą, ale jaja. Heute gibt es jede Menge Sonne, teils hängen aber auch einzelne Wolken am Himmel. Dazu sind es 21 Grad in Prenzlau und 23 Grad im Cottbus. To jest po prostu niemożliwe, co tutaj się wyprawia. Siema, wracam, jadę do Polski. Piękna pogoda tu w Berlinie, wiozę wam śliczną pogodę. Tutaj 25 stopni dzisiaj było. Po prostu 25, to już jest upał. No. Mam nadzieję, że znajdę trochę czasu jutro i coś śmignę jakąś maszynką. No i żebyście wiedzieli, ten korek uwalili na prawie godzinę, nie? Taki krótki kabel kładli koło metra, gdzieś coś wystawało. Tragedia, normalnie. Ci to potrafią te korki odwalić. Zwężkę zrobili na jedną tą. Na jedno auto. Niesamowite. Że spóźnię się do domu. No i tak jak wam wspomniałem, no kurde, brakuje mi motocykla, tak to kurczę. Byłem w Polsce, to zawsze się tam czymś człowiek przejechał. I w ogóle, wiecie co? Wrócę do tych filmików z nauki jazdy na kole. Tutaj chciałem wam podpowiedzieć, że najważniejsze jest to, żebyście trenowali kompresję, strzał ze sprzęgła, gaz i próbowali w jeden punkt koło unosić do góry, nie? To się przydaje i do super enduro i do jazdy na kole. Ja już to wiele razy mówiłem, ale przy tym filmiku też przypomnę, żebyście zawsze trafiali w jeden punkt, tam gdzie chcecie ma iść koło przednie, do góry. Oczywiście no musicie pierw przezwyciężyć strach, no może wyprzedzić, strach i przed w ogóle tym przechyłem do tyłu. Naprawdę bardzo wiele trzeba, żeby wywalić się na plecy. Też tak miałem. Bałem się na początku. Jak poderwałem na 20 cm, to mówię, łojeny, ale poszedłem, nie? A to było tylko 20 cm, chłopaki mi mówią. Ty, no ale... Potem na 30, łojeny. Także jazda na kole wam się przyda do wszystkiego. To powinni uczyć na kursie prawo jazdy na motocyklu. Jazdę na jednym kole. No naprawdę. Jakby ode mnie to zależało, to bym wprowadził nowe przepisy. Lecę i kurczę, na niemieckiej autostradzie tylko 120 ograniczenie jest. Pełno zwężek. Czasami jest jakiś, nie wiem, odcinek 5 km, gdzie bez ograniczeń można jechać. A tak cały czas jakieś tam ograniczenia są. Jak jechałem kiedyś do Hamburga autostradą, to samo. Mówią podobno, że na niemieckiej autostradzie to na maksa można. Nie, na pewno gdzieś jakieś tam są na dole, gdzie można zasuwać ostro. I powiem wam tak. Motocykl
można powiedzieć, już wybrałem, jaki będę miał. Będzie to motocykl nowy, prosto z salonu. Muszę wam powiedzieć, że nowa linia produkcyjna nawet jest tego motocykla. No można powiedzieć, pierwszy motocykl w Polsce, o, coś takiego. I tym pierwszym motocyklem w Polsce będę ja jeździł. Nie wiem, ja 38 koni ma. Nie wiem, czy to na koło dobrze będzie szło, czy nie. Może być słaby, dlatego że wiecie co, te normy europejskie, katalizatory, te wszystkie bajery, co tam wkładają, no to tej mocy motocykle nie mają. Sława, pamiętam, jak miał KTM-a. No to kurde, no takie to było, no jechać jechało, ale szału nie robiło, nie? Trochę się boję, że może być podobna sytuacja. Oczywiście nowy motocykl, wydechu dedykowanego nie ma, żeby zamienić. Będzie trzeba coś posztukować, kupić jakiś, nie wiem, wydech inny i nie wiem, bawić się w rurki, spawać. Co prawda ja na to czasu nie będę miał. No nie wiem, czy to mi w salonie ogarną. Wątpię. Oczywiście pojadę na testy. Nagram wam filmiki z testów. Jak się uda, to pojadę ze Sławasem i z Danielem. No, pojedziemy do salonu. Będzie się działo. Będziemy na torze testowali motocykle. Elektryka będziemy. 80 koni, też pierwsze w Polsce. 80 koni elektryk, nie wiem, aż się chyba boję na to usiąść. Dobra, muszę go wyprzedzić, bo jest 120, to można wyprzedzać. No, jestem ciekawy, bo w ogóle to miałem inny motocykl wybrany. Ale pojawił się ten nowy, a mam zaufanie do tej marki. No zobaczymy. W maju. Podobno w maju. Między 26 a 29 pojadę testować. No i zobaczymy. A już się nie mogę doczekać, nie? No i będę tak sobie czekał i myślał. Nie wiem nawet jaki kolor, bo to już nie jest zależne ode mnie, nie mam wyboru, bo jest jaki jest. Jest jedna sztuka i nie wiem jaki ma kolor. Ale mi się wydaje, 38 koni, dobrze z lak wyrwać, podłączać te wszystkie systemy. Powinno iść. Chociaż Sławasa nie szedł, za cholerę. Ale Husqvarna 400 już szła i ona też miała coś koło tam 40 koni, może nie całe, nie wiem. Coś takiego. No motocykl lekki, 140 kg. Będzie można i trochę w terenie pojeździć tym motocyklem. Tylko gdzie w Berlinie pojeździć enduro? Chociaż na YouTube'a wrzuciłem Berlin enduro i coś tam gdzieś mają, ale co to jest? Jakieś tory mają. Musiał bardziej się zagłębić w to. To pojechałbym, bo w Berlinie tutaj, no wiadomo, jakieś laski są. Ale mi się wydaje, że chyba nie wolno. No tam by był ostry mandat. No i będę musiał sobie znaleźć miejscówkę, co bym mógł sobie jeździć na kole, bo nie wyobrażam sobie alejami, Frankfurter alejami latać. Zresztą mi i tak kolega, jeden motocyklista, chyba
Rosjanin albo Ormianin Hayabuse ma. No powiedział mi, ja się go pytam, ty, a jak ja bym tutaj pojechał na kole? On mówi, nawet nie próbuj, mówi. Nawet nie próbuj, mówi, od razu cię skasuję. Czyli tam nikt, tam wszyscy przepisowo jeżdżą. Nie wiem, czy na dogonie, kurczę, tych kilometrów, czasu, czy nie. Nie mam pojęcia. O, stówka jest. Stówka, osiemdziesiątka na banie. Nie wierzycie? Patrzcie. Jest. I teraz nie przekrocz tego, bo zaraz, kurde, tutaj gdzieś radar ustawią i cyk. Czerwona lampa się zaświeci, to zamiatane. Zależy od prędkości. Czasem może być wysoko. Ale te niższe, oni tam odejmują ileś. Nie pamiętam ile, 7 chyba, albo 3 kilometry. No to są takie, przekroczy się tam 10 na godzinę, jakieś 15-20 euro, ale jak więcej to, to jest bardzo długo 80, nie? Bardzo długo można się tutaj nabrać. Cały czas 80. Także no widzicie, niektórzy z was nie mają motocykla i też czekają na ten swój pierwszy. Ja już na kolejny, ale mówię, no dla mnie to też jako pierwszy. No bo sami widzicie, no nie jeżdżam. Równo z tirami jadę. Też mam kaganiec. W Polsce się nadrobi na autostradzie. U nas można więcej trochę jechać. No i już 120, znowu lecimy. No w końcu będę musiał tą pojechać i ten uszczelkę wymienić w becie. Sania. Ale nie ma kiedy. Ale powiem wam, bardzo mi się podoba wyrywanie ścigacza na koło. W ogóle jazda ścigaczem. To jest coś pięknego, po prostu wiesz. W każdym momencie możesz się znaleźć w innym miejscu. Polski czy Europy nawet. Ja pamiętam ta fajerka, no w górach nią byłem, nad morzem. Dużo kilometrów robiłem nią. Tak. Można powiedzieć, że takie wycieczki nawet. W 30 motocykli. Dawno temu. 2014-16 rok. Ale zawsze Hondę brałem, nie? Miałem Ducati Panigale, a Ducati Panigale nigdy nie brałem. Ale wiecie co, dlaczego nie brałem, bo taka wyprawa, no to wiadomo, robiliśmy, nie wiem, no bardzo dużo kilometrów, bo żeby dojechać do białoruskiej granicy, no to jest ponad 400, tak? Powrót, ale przecież jeszcze cały tydzień jazdy wyjeździliśmy, tak samo jak w góry pojechaliśmy, no to byliśmy w górach, pojechaliśmy do Czech, no... Nie powiem wam ile tych kilometrów, ale no ponad, no grubo 1000. A jak wiecie, Pirelli Corsy, opony w Ducati Panigale, no to ile? 2000 kilometrów i praktycznie jest płaska, jest tak, taką miękką oponą. No i oczywiście klocki do wymiany po 2000 kilometrów, nie? A klocki kiedyś, wymiana w Ducati Panigale kosztowała mnie 1200 zł. Przodu tylko. No, opona ponad 1000, przednia, tylna oczywiście, nie? Bo trzeba dwie wymienić. A jak się jeździ na płaskiej oponie,
No bo wiadomo, to jest wycieczka, tam nie będzie zakrętasów nie wiadomo jakich, nie? No i po prostu się robi płaska. Także Hondą wyjeździłem dużo. O, puścił mnie, dobra, wyprzedzał. No i fajnie by było, żebyśmy na te testy pojechali właśnie wspólnie. Sławas, Daniel. Ojej, jak Daniel pojedzie, to jaja będą takie, że szok, nie? Ale Daniel też będzie jeździł, nie? W ogóle to ja Daniela, znaczy tam nie muszę go namawiać, ale mam nadzieję, że w lato kupi motocykl minimum 600, ale R1 chyba też, nie? Już mówi, nie będzie wybrzydzał, będzie brał, byle był dobry. No i będziemy razem śmigali. No słuchajcie, no ja będę kończył, jak coś jeszcze będzie się działo, czy coś sobie przypomnę, to wam dogram. No i co, no czekajcie na odcinki. Ten najciekawszy, myślę, no to z wyboru motocykla. Znaczy, bo jest jeszcze opcja, nie? Bo są dwa rodzaje tego motocykla. Nie, no w sumie mam trzy możliwości. No ale ja no już wybrałem tak naprawdę, nie? Ale w salonie mówią, musisz się przejechać, popróbować na kole tym i wtedy wybierzesz, powiesz, my ci przyślemy go pod drzwi. No. Nie będziemy go zabierać. Tylko będzie ten i czekam na dostawę. Patrzcie, jaki jest korek tutaj do kontroli policyjnej niemieckiej na granicy. Ostatnio jak jechałem, to na ponad godzinę stania było. W Rzepinie musiałem zjechać. Jeszcze wcześniej, na początku, jak zaczęli tą kontrolę robić, to no tak do Orlenu tego drugiego czasami było. A teraz to do samego zjazdu do Rzepina ostatnio, już dwa razy. No to wszystko jest kolejka do granicy. No a ja już przekraczam naszą. Jadą i patrzcie, nie wiedzą co ich czeka. Nie no, wiedzą. Ale dzięki tak stać w takim korku. Ciekawy dokąd teraz sięgam. Kiedyś to chociaż tym lewym można było szybko dojechać. A teraz sami widzicie. Lewy też zakorkowany. Także tu jest pierwszy Orlen. No i zobaczymy dokąd sięga ten korek. Akurat dzisiaj przy sobocie. To aż dziwne, że jest taki korek, nie? Poniedziałek, niedziela. Co jeszcze, ale teraz? I wcześniej można było sobie na Subice pojechać, a teraz... A, już się skończył, dobrze. Czyli no nie jest aż taki wielki. Nie, a tam... Dobrze, nie, no tu z autostrady wjeżdżają, a tam jeszcze ciężarówki. No, tak to jest. Bo sobie wymyślili, że kontrolę będą, uchodźców będą. A nie, oni czepią mi papierosy, wszystko, nie? Co im się nie spodoba, to nas tam, nie wiem... Dwa razy zatrzymali. Raz dokumenty sprawdzali, a raz czy mamy papierosy. To wszystkie schowki, bagażnik.
nawet nie wiem, ile można papierosów mieć. Nie wiem, co można, ile czego wywozić, wwozić. Nara, hejos.